Dzień dobry Państwu jeszcze raz po przerwie. Drodzy Państwo, serdecznie witam oczywiście w kawiarni Agere Contra. Nie wiem, czy przyszły jakieś nowe osoby. Jeśli tak, to niezmiernie nam miło. Wiemy, że w trakcie troszkę nas dochodziło, także bardzo się cieszę. Jesteśmy już, drodzy Państwo, również online na kanale Wojciecha Sumnickiego oraz za pośrednictwem telewizji EWTN. Drodzy Państwo, widziałem, że tam w trakcie naszego spotkania bardzo dużo osób się zapisało na spotkanie, które odbędzie się 7 października, niebezpieczne związki Donalda Tuska. Przypominam, że ono się odbędzie również w sobotę o godzinie 16, również będzie miało takie dwie tury z przerwą. W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę do nas dołączyć za 2 tygodnie, zapraszam, żeby wejść na stronę agerecontra.pl/wydarzenia i tam będzie możliwość, drodzy Państwo, zapisania się i uczestniczenia w naszych spotkaniach. To spotkanie październikowe to nie jest oczywiście nasze ostatnie spotkanie. Mamy wstępnie termin ustawiony na listopad, ale jakie będzie następne spotkanie, co się będzie na nich działo, to poinformujemy Państwa w przyszłości. Drodzy Państwo, ta część jest częścią dla Państwa. Widzę, że już osoby online też są z nami. Drodzy Państwo, ja też powiem dla osób, które nas oglądają online, że oczywiście jest możliwość zadawania pytań. Ponieważ czasami bywa ich bardzo dużo, więc proszę o wybaczenie. Ja postaram się zadać najwięcej, jak tylko będzie to możliwe. Jeszcze nie widzę, pewnie za sekundeczkę będziemy również na kanale Wojciecha. Dobrze. Drodzy Państwo, zatem tak jak zapowiedzieliśmy, ta część będzie częścią związaną z pytaniami i odpowiedziami. Serdecznie zapraszam do tego, żebyście Państwo włączyli się. Wiem, że jedna osoba już zarezerwowała, więc od razu podejdę do tej osoby, która powiedziała, że chce wcześniej. Proszę o podniesienie ręki. Widzę, że to będzie druga osoba, trzecia. W takim razie tak zrobimy w takiej kolejności. Ja podchodzę od razu do pierwszej osoby. Mnie już pewnie nie będzie widać, dopiero będzie widać na sam koniec, w związku z tym będę tutaj kablowym i mikrofonowym. Bardzo proszę. Nawiązując do Pana ostatniej wypowiedzi, Panie Wojciechu, do tej pory spotykam osoby, które mnie przekonują, że Jan Kulczyk żyje, a Petelicki popełnił samobójstwo. Czy mógł Pan jakiś komentarz do tego króciutki? Ale to, co mnie najbardziej interesuje, to kto stał za oficerami Wojskowej Służby Wewnętrznej? Na ile oficerowie KGB, na ile oficerowie GRU, a na 100% mieli oni tutaj bardzo duże przełożenie na przebieg tej całej operacji FOS. Zresztą ja słyszałem, że były 3 fozy. Co widać, co według mnie przełożyło się po prostu na bardzo duży majątek, bardzo dużą ilość firm posprzedanych w Polsce przez mafię sołcewską, pilotowaną przez Żydów ze starego KGB, o czym większość ludzi nie wie, ale posiadają tutaj kolosalny majątek, a myślę, że w innych państwach. No i to by było potwierdzenie faktu, że to ten fakt, tak, potwierdzenie tezy, że te pieniądze FOZ-u były wykorzystywane do wykupu polskich przedsiębiorstw, ale to zdaje się, to nie oficerowie WSW na siebie kupowali, tylko raczej KGB, GRU, raczej tamte środowiska. Druga sprawa, czy według Pana na przebieg afery FOS ma też wpływ wykupu, kupienia od Izraela przez, zdaje się, Wojskową Służbę Wewnętrzną programu szpiegowskiego, takiego operacyjnego prekursora słynnego Pegasusa. No oczywiście ci, którzy używali Pegasusa, to jednocześnie służby izraelskie inwigilowały tych użytkowników, tak, czyli służby izraelskie miało dużo wiedzy o oficerach Wojskowej Służby Wewnętrznej czy Służby Kontrwywiadu i też mogły wywierać na nie bardzo istotne naciski, skuteczne naciski. No i czy tutaj przedstawiciele służb izraelskich też również podłączyły się do tej operacji FOS i czy też przytuliły niemałe kwoty? No i trzecia sprawa co do aneksu. Czy na podstawie lektury aneksu można dość łatwo zorientować się, powiedzmy, kto dla kogo służył. Czyli powiedzmy te weryfikowane WSI po prostu dla kogo robiło, bo na pewno nie dla Polaków. No i trzecia sprawa, co Pan powie o braku weryfikacji służb cywilnych, jak kontrwywiadu cywilnego, wywiadu cywilnego i tak dalej. I dlaczego do tej weryfikacji nie doszło do tej pory? Jakie było pierwsze pytanie, bo było tego troszkę... Kulczyk, czy Kulczyk jeszcze żyje? Czy żyje?
zaczynając od Kulczyka i od Petelickiego. To znaczy tak, no jeśli chodzi o Kulczyka, to nie ma tu oczywiście, nie przedstawimy Państwu dowodu na to, że żyje, tak samo jak nie przedstawimy dowodu, że żyje Andrzej Izdebski, ten od respiratorów. Obie te historie traktujemy jako w jakiś tam sposób zbliżone do siebie. A propos Izdebskiego, to jest oczywiście dużo więcej danych, które pokazują, że gdyby rzeczywiście miał nie żyć, to byłoby to absurdalne, zdumiewające i tak nieprawdopodobne, że to każdy, kto się zapozna z tą historią, no to nie będzie miał wątpliwości, że Andrzej Izdebski na 99% żyje. Jeśli chodzi o Kulczyka, w zasadzie to jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, jeśli chodzi o Izdebskiego. Jeśli chodzi o Kulczyka, no to mówimy tutaj o pewnym prawdopodobieństwie, tak? No bo no nie mamy czegoś w postaci takich mocnych przesłanek, czy prawie dowodów, jak w przypadku Izdebskiego, ale cała ta historia związana z Kulczykiem, ta jego operacja podrzędnej klinice i tam wiele innych takich przesłanek, no jakby wskazują, nie dają takiej prawie pewności, jak w przypadku Izdebskiego, tylko wskazują na to, że prawdopodobnie żyje. Natomiast no, nie mogę o tym mówić z taką pewnością, jak w przypadku Izdebskiego, bo tutaj no, nie ma wątpliwości, że Andrzej Izdebski, że to było wszystko reżyserowane. W przypadku Kulczyka jest duże prawdopodobieństwo, natomiast nie ma pewności. Znaczy powiem tak, no, ludzie ze środowiska mojego kolegi, czyli z ABW, takie rozmowy o tym, że Kulczyk nie żyje, no to się tylko uśmiechają, tak? No tak to wygląda. Jeśli chodzi o Petelickiego, to my w książce Niebezpieczne Związki Sławomira Petelickiego pokazaliśmy, że nie ma takiej możliwości, żeby generał Petelicki popełnił samobójstwo. A pokazaliśmy to w oparciu o materiały śledztwa, do których dotarliśmy jako jedyni. A dotarliśmy jako jedyni dzięki no, przyjacielowi, tu już nie chcę wchodzić, żeby tam kłopotów nie robić, ale no była pomoc. Waldek Puławski, naczelny prokurator wojskowy, no tak czy inaczej, mieliśmy komplet materiału, wszystkie materiały śledcze. Nikt ich nie miał, my je mieliśmy i zawarliśmy w książce Niebezpieczne Związki Sławomira Petelickiego, które pokazują, że na 100% Petelicki nie popełnił samobójstwa. Tam pokazujemy wiele danych, wiele absurdów z tego śledztwa. No choćby to, że dwie ekspertyzy Komendy Stołecznej, Komendy Głównej, które wykluczają, by z takiej broni zastrzelić się, nie zostawić żadnego odcisku palca, no to mniej więcej wyglądałoby to trochę jak u Lepera. Że zastrzelił się, po czym będąc martwym wytarł te odciski z tej broni. To taki sam absurd jak w przypadku Lepera. Tam jest wiele innych elementów, gdzie rozkładamy to śledztwo na czynniki pierwsze w tej książce, na kilkudziesięciu stronach, posługując się materiałami ze śledztwa. Zresztą zrobiono wszystko, żebyśmy nie dostali ani jednego materiału, a dostaliśmy wszystkie, bo uzyskaliśmy wsparcie. Na początku, jak poprosiliśmy o materiały, no to nam wysłano strona pierwsza, materiał taki i taki, po czym pusta kartka, druga pusta kartka, trzecia i tak 100 stron. No ale uparliśmy się i udało nam się i pokazujemy, że na 100% generał Petelicki został zamordowany. Zresztą nawet gdybyście Państwo nie sięgnęli do tej książki, a myślę, że warto, bo jest to jedna z lepiej zdokumentowanych prac. W oparciu, pokazuje też, jak absurdalne rzeczy potrafi wyprawiać prokuratura i to nie z całym szacunkiem dla pana Obajtka w Pcimiu Dolnym, tylko w Warszawie. Do jakich absurdalnych test potrafi dochodzić. Tam element po elemencie to jest kompromitacja prokuratury, która brnie w to śledztwo, bo takie jest założenie odgórne. Mają wyznaczony azymut, ma być samobójstwo, więc wszystko dobieramy do samobójstwa. A wszystko temu przeczy, od początku do końca. Zresztą wyobraźcie sobie Państwo, nawet uruchamiając tylko logikę, chociaż tu jest milion razy więcej niż logika, bo jest twarde dowody są, ale już tylko logikę. Jest obiad na górze, zjeżdża na dół, bo wody nie ma, mają tam takie pomieszczenie gospodarcze, gdzie mają w baniakach wodę. Zjeżdża na dół,
w jednym ręku trzyma ten baniak z wodą, w drugim trzyma, broni się, zabija. Generał, gdyby chciał się zastrzelić, to siada gdzieś w mundurze, przy biurku. Ci, którzy znają, znali Petelickiego, dostawi jakiś list, cokolwiek, a nie w przerwie na obiad, zjeżdżając po wodę, której zabrakło do obiadu. No, ale to jest oczywiście tylko logika. Natomiast tam są twarde dowody w tej książce, pokazujące, że teza prokuratorzy zrobili naprawdę, no, ja nie chcę używać słowa cyrk, bo to do śmierci człowieka nie pasuje, ale to jest kompromitacja prokuratury. To śledztwo powinno być, jeżeli sprawa śmierci Lepera jest ewidentna, to ta jest jeszcze półkę wyżej, że to nie było samobójstwo. To jest już czarno na białym, że został zamordowany. Więc tu nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o wątki rosyjskie, to ja, jak pan zadawał pytanie, nie z lekceważenia, tylko chciałem znaleźć dokument, który właśnie się do tego odnosi, bo tam jest taki dokument, ale nie znalazłem go, więc już sobie odpuściłem, który właśnie mówi o tym, że FOS zaczął się w oparciu o współpracę, że duża część tych pieniędzy szła do Rosji, szła do Związku Radzieckiego, do Rosji. I że tutaj jakby teza jest słuszna, że polskie zarząd drugi Sztabu Generalnego, czyli wywiad, robił to w porozumieniu z Rosjanami, więc te dokumenty dotyczące współpracy z Rosjanami w tej książce są, czyli są w aneksie do raportu WSI i są dobrze opisane. Co mogę więcej powiedzieć o braku rozliczeń? No, wiecie państwo, ta rzeczywistość w Polsce, jeżeli ktoś się z nią zapoznał i tam miał taką możliwość, żeby zajrzeć trochę za kurtynę, no to widzi, że to jest ewidentne, że przez dziesiątki lat tak naprawdę nie wybiliśmy się na prawdziwą niepodległość, na prawdziwą suwerenność, że z jednej strony wszystkie kolejne rządy szukały gdzieś większego brata i służyły obcym interesom. Już o tym mówiłem na ostatnim spotkaniu, że SLD było nakierunkowane na Rosję, podobnie jak Komorowski, Tusk na Niemcy, PC na Żydów i Stany Zjednoczone. Żaden z tych rządów nie wybił się na myślenie, jak w tej sytuacji, którą mamy, można spróbować, przynajmniej spróbować, zbudować jakieś zręby suwerenności. No w takich może granicach możliwości, jakie mamy, bo wiadomo, że mamy położenie, jakie mamy, mamy sytuację, jaką mamy. Natomiast ja nie widziałem, obserwując tą rzeczywistość z perspektywy dziennikarza śledczego 30 lat, poznającego różnych polityków w różnych korelacjach, nie zauważyłem u nikogo z tych na najwyższych stołkach myślenia, jak to zrobić, żeby przynajmniej spróbować wybić się na niepodległość. Każdy szukał patrona, każdy szukał kogoś, komu można by służyć. I tylko inaczej widzieli tą służbę. A z takich czy innych powodów, czy to z powodu haków, czy to z powodu gnuśności, przekonania, że jesteśmy w takim położeniu, że musimy mieć swojego pana, nie wiem, no dla mnie jako dla Polaka, który stale chodzi na cmentarz Powązkowski i tam na spotkania z tymi 17-18-letnimi chłopcami, dziewczętami, tysiące krzyży tu niedaleko, 1920, 39, 44. To jest nie do pomyślenia, że nasza klasa polityczna to jest antyklasa. To są ludzie, którzy... Dla mnie to są ludzie pozbawieni honoru i godności. Mówię to w zasadzie o wszystkich rządach III RP, nie wyłączając tego, który jest dziś. Bo też jest od początku takie nastawienie, że musimy służyć Żydom i Amerykanom i żadnej próby wybicia się na jakąś... Ja nie zauważyłem, a naprawdę staram się tę rzeczywistość oglądać. Jeszcze raz powtórzę, oczywiście inaczej patrzę na PiS niż na Tuska, ale rozczarowanie jest zbyt głębokie, żeby mieć jakiekolwiek złudzenia, więc absolutnie nie mimo wszystko PiS, absolutnie nie. Więc te rozliczenia w służbach, no ich nie było.
Ja nie natrafiłem na, w aneksie nie ma na ten temat żadnego śladu, co mnie akurat nie dziwi, no bo jeżeli wiemy, że Macierewicz jest związany z PiS, a PiS służy Amerykanom i Izraelitom, no więc w aneksie nawet jeżeli były takie dowody, to ich w tym dokumencie nie ma. My też mamy swoje ograniczenia, też nie zbadaliśmy wszystkiego, nie wiemy oczywiście wszystkiego. Odkrywamy jakieś tam fragmenty rzeczywistości. Mam wrażenie, że całkiem spore fragmenty, ale oczywiście nie odkrywamy wszystkiego, więc nie wiemy, co się działo w tle aneksu, jeśli chodzi o Izrael. Z całą pewnością wiemy o tym, pan wspomniał Sącewo, że w 18 piętrze przedstawiciele izraelskiego wywiadu byli stałymi gośćmi. To wiemy na pewno, a też z Sącewa był Oleg Biały, który opisujemy nawet historię, jak wparował któregoś razu do Kubiaka z karabinem maszynowym, mówiąc, że on tutaj za chwilę zrobi ze wszystkimi porządek. Kubiak był autentycznie przerażony, to znamy akurat relacje z innych źródeł niż aneks, i uspokajał i Olga Białego, i też wszystkich innych, bo to było w obecności wielu osób. Zostali sami i jakoś go udobruchał. Ale tak, Sącewo też było, przedstawiciele Sącewa, czyli tej autentycznej mafii związanej ze służbami i z gangsterami rosyjskimi, to też byli stali bywalcy 18 piętra. No, w takich warunkach budowała się niepodległa Polska. Mówię to niestety z takim gorzkim sarkazmem, słowo niepodległa. Zapraszamy do zadania kolejnego pytania. Panie Wojciechu, chciałabym dowiedzieć się, czy pozostawienie oprócz imion tylko pierwszych liter nazwiska w bardzo wielu przypadkach wynika tylko z ostrożności procesowej, czy też są to osoby, których tożsamości nie wolno do dzisiaj ujawnić. I od razu drugie pytanie, króciutkie. Skany, które pan umieścił w tekście, to tylko 14% z tych 200 stron aneksu. Czy mógłby pan tę skromną reprezentację skomentować? I trzecie krótkie. Nie rozumiem pojęcia złotej akcji Skarbu Państwa, a jest mi to bardzo potrzebne dla zrozumienia prywatyzacji TPS-a. Dziękuję. Tylko jeszcze zanim już Wojciech odpowie, poproszę o podniesienie ręki osoby, które kolejności chciały zadać pytanie. Tutaj pan to widziałem. To zapraszamy potem kolejne osoby, które będą chciały zadać pytanie. Bardzo proszę. Zacząłbym od tego, że umieszczenie kilkudziesięciu, bo mówimy o kilkudziesięciu stronach ściśle tajnych dokumentów, nie jest tylko. Każda z tych stron to jest zakładanie przez nas pętli na szyję i bardzo poważne niebezpieczeństwo. Myślę, że ci, kto znają, kto rozumieją słowo ściśle tajne i wiedzą, co się z tym wiąże, mają świadomość, że zamieszczając kilkadziesiąt stron ściśle tajnych dokumentów, nie ma wyższej klauzuli w książce, bardzo mocno ryzykujemy. Całość, czyli 200 stron następnych stron aneksu, na stronie setnej bodajże, opisaliśmy, dlaczego robimy to, co nazywamy furtką, ktoś mógłby nazwać wytrychem, to było ustalane z prawnikami dwoma. Znaczy, prawda jest taka, że jak ktoś będzie chciał nam zrobić krzywdę, to i tak zrobi, ale chcieliśmy przynajmniej spróbować zminimalizować. Dlaczego my chcieliśmy tych kilkadziesiąt stron? Żeby żaden Cęckiewicz czy Wojciechowski, który wcześniej mówił na pewno nie macie, nie odważył się tego więcej powiedzieć. Słyszycie państwo, żeby teraz coś mówili? Zamilkli. Wojciechowski pisał, jedzie mi tu czołg, jak oni mają ten aneks, już nie mówi, czy mu jedzie czołg. Bo te kilkadziesiąt stron pokazuje, że mamy.
Natomiast musieliśmy użyć pewnej formuły na pozostałe 200, które przynajmniej troszeczkę podniosły nam bezpieczeństwo, tak to ujmę. To nie jest wielkie podniesienie, bo mówię, jeżeli ktoś będzie chciał nam zrobić krzywdę, to zrobi. Natomiast no, każde ryzyko ma swoje granice. My tą granicę przekroczyliśmy bardzo, bardzo daleko. I zrobiliśmy, to nie to chodzi, bo ja mam świadomość pokory i zawsze sobie to cenię, ale no, trzeba mówić tak, jak jest. Milion razy więcej niż ktokolwiek inny. Nikt dotąd nawet nie zbliżył się do zrobienia tego, co zrobiliśmy my. Pokazania, ujawnienia ściśle tajnych dokumentów, kilkudziesiąt stron w formie skanów, a całej reszty w formie opisów, ale wiernych opisów. A dlaczego tak zrobiliśmy, to wyjaśniamy na setnej stronie. Tam jest wyjaśnienie, dlaczego uznaliśmy, że to jest formuła, która cokolwiek podniesie nam poziom bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o te nazwiska, to tam w kilkudziesięciu przypadkach, zwłaszcza jest tam kilka takich stron w szeregu wymienionych na początku, później trochę też, zasłanialiśmy pełne nazwiska, oczywiście znając je, dlatego że w dużej części tych przypadków, nie we wszystkich, w dużej części, nie mieliśmy jakby pokrycia w innych źródłach. Tam jest setki nazwisk, setki firm. Natomiast jest rzeczywiście, no, nie wiem, nie liczyłem dokładnie ile, ale kilkadziesiąt, może nawet ze 100 osób wymienionych z imienia pierwszej litery nazwiska. Natomiast jak ktoś chce pokopać i pogrzebać, to w wielu przypadkach no będzie miał szansę dotrzeć, jeżeli będzie chciał, bo są opisane całe drogi zawodowe tych ludzi. Więc tam, gdzie naprawdę nie mieliśmy żadnych podkładek, to zasłanialiśmy wszystko. Natomiast tam, gdzie mieliśmy podkładki w naszym przekonaniu dość słabe, zasłanialiśmy, ale nie zakrywaliśmy drogi zawodowej. Ważyliśmy każde nazwisko, każdą postać. Wiecie Państwo, to jest tak, że nad taką książką pracowaliśmy rok. Wyglądało to tak, bierzemy stronę i nad tą stroną siedzimy czasami tydzień albo dwa, bo jedziemy do jakiegoś sądu, wertujemy akta albo sprawdzamy, czy jest to w innych materiałach operacyjnych, takich, siakich, owakich, krzyżowo. Mamy, to zostawiamy, nie mamy, to zakrywamy, zostawiamy imię, pierwszą literę. Mamy trochę, zostawiamy powiedzmy pierwszą literę, ale też opisujemy drogę zawodową. Czyli każde nazwisko, każda historia była jakby inna, ale naprawdę tutaj, ja Państwu powiedziałem to wiele razy, że w przyszłym roku, na koniec października, jak dadzą mi do tego czasu dotrwać w tym zawodzie, kończymy, odchodzimy z Tomkiem na emeryturę, jeśli chodzi o dziennikarstwo śledcze, dlatego że ja nawet nie próbuję, no nie o to chodzi, bo to będzie wyglądało, jakbym się żalił albo skamlał. Nie o to chodzi. Ja tylko próbuję Państwu powiedzieć, że nawet nie próbuję opisać poziomu stresu, jaki ta książka wywoływała i wciąż wywołuje we mnie, w moich bliskich, w mojej rodzinie. Znaczy nikt, kto nie przeszedł podobnej drogi, tego nie zrozumie. Ja jestem, czuję się trochę wrakiem i nie wyobrażam sobie, żebym mógł kontynuować tę działalność dłużej niż tylko półtora roku, bo doszedłem do granicy swoich możliwości i moja rodzina doszła do granicy możliwości. To znaczy myśl o tym, że znowu nas obudzą o 6 rano, na mnie nie robi wrażenia, bo ja jestem gotowy na każdy wariant. Natomiast robi na mnie wrażenie to, co odczuwa moja rodzina. I dlatego zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Więcej nie byliśmy w stanie zrobić, mając pełną świadomość, że nie ma nikogo w Polsce, kto choćby zbliżył się do tego poziomu ryzyka, który my podjęliśmy i przekroczyliśmy, myślę, że nawet bardziej niż powinniśmy. Ale zrobiliśmy to, bo wierzymy, że tak było trzeba. Będzie co będzie. Jeśli chodzi o złotą akcję, no to chodziło tam o to, że
żeby mieć sytuację, w której jest jakaś równowaga, to jednak jest równowaga z przychyłem. I że żeby tak zabezpieczyć Skarb Państwa, żeby tę telekomunikację, która przecież odpowiadała za łączność także z ataszatami i z jednostkami wojskowymi, żeby w jakiś sposób mieć nad tym kontrolę. Państwo polskie powinno sobie zagwarantować taką kontrolę, bo to chodziło już nie tylko o wielkie pieniądze, ale chodziło też o bezpieczeństwo. Ale tych ludzi, tych busków i tych innych, których tam opisujemy w przypadku prywatyzacji telekomunikacji polskiej, w ogóle to nie obchodziło. To wyraźnie widać, znaczy oni się trochę bali, bo tam widać, że Buzek ceduje odpowiedzialność na innych, tak? Że tak jakby się zabezpiecza, to też jest niezły cwaniak. Te jego słynne cztery reformy, którymi się szczyciła, które położyły Polskę. Okropna postać w moim przekonaniu. A to, co zrobił z telekomunikacją on i inni, w normalnym państwie to jest za to proces. I to nie jeden. Narazili na szwank bezpieczeństwo Polski. Nie ma żadnych procesów. Brylują sobie w europarlamentach, zapraszani do telewizji, autorytety moralne. W tej akcji chodziło o to, żeby mieć jednak jakiś pakiet kontrolny, w jakiejś równowadze mieć jednak ten decydujący głos. Nie zabezpieczyli tego. Buzek tam w końcowym etapie zabezpieczał tylko własne cztery litery, tak? Czyli wyraźnie widać, że jakby ceduje to okej, to w porządku, ale to nie ja, no to wy podejmujcie decyzję, ale widać, że rękami i nogami popiera sprzedaż tego Francuzom na jakichkolwiek bądź zasadach, nie patrząc na interes Polski, na bezpieczeństwo Polski. Tak naprawdę ta książka, ten dokument i ta książka to jest jeden wielki akt oskarżenia dla dziesiątek osób. Oni powinni za to wszystko odpowiedzieć, ale... No my parę wniosków na pewno złożymy, na tyle, na ile nas stać czasowo i siłowo. Natomiast ja zachęcam Państwa, jak widzicie gdzieś, że tutaj włos się na głowie jeży i widzicie przestępcze działania, wysyłajcie tą książkę do prokuratury jednej i drugiej, składając zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, powołując się na nas, na naszą wiedzę, na naszą książkę. My zrobimy, co możemy, ale no, mamy swoje ograniczenia. Naprawdę jesteśmy bardzo małym zespołem. Jeszcze teraz mój kolega po swojej tragedii, o której nie chcę tutaj mówić, ale no też jakby też mocno podupadł na duchu. Jest to ciężki czas dla wszystkich. Więc my jakby uruchomiliśmy kamień, który liczymy, że spowoduje uruchomienie kolejnych kamieni, ale tak jak mówiłem, bez opinii publicznej, bez wsparcia, z tą wiedzą zapozna się kilkadziesiąt tysięcy Polaków i koniec. I tyle będzie. Natomiast jeżeli się uda przekroczyć pewien pułap, to ona może spowodować uruchomienie paru kamieni, które uruchomią większą lawinę. I kto wie, co z tego wyniknie. Na pewno nic złego dla Polski. Nie wiem jak dla nas, na pewno nie dla Polski. Może wyniknąć z tego sporo dobra, takie oczyszczenie, duże oczyszczenie, ale potrzeba, żeby opinia publiczna troszkę się w to włączyła. Natomiast mam świadomość, że no, wszyscy dzisiaj pędzimy, nie, jesteśmy niepewni jutra, nie wiemy, co się zdarzy i każdy jakby tak skupia się troszkę na tym, żeby jakoś spokojnie żyć i przeżyć. Tak? No, ludzie generalnie myślą o tym, jak spokojnie żyć i zabezpieczyć sobie byt. No, nie ma w tym nic złego. Natomiast... jak ludzie działają w takiej samotności jak my z Tomkiem, no to też mamy te możliwości jakoś tam ograniczone i sami możemy taką książkę wydać, zweryfikować, sprawdzić, ale już wyciągnąć ją na powierzchnię, na pewien pułap, sami tego nie zrobimy. No to ja przechodzę z tej strony do kolejnej osoby, która chciała zadać pytanie. Bardzo proszę, jak ktoś ma pytanie, to proszę o podniesienie ręki. Chciałbym się zapytać, jaka była rola, gdy wybuchła afera FOZ-u w 1995 roku, najważniejszych ówcześnie osób w państwie. Mam na myśli premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, wicepremiera Leszka Balcerowicza i czy jeśli była, to również prezydenta Lecha Wałęsy. Jeszcze drugie pytanie, jaka była skala przypadków śmiertelnych w aferze FOZ-u? Ile osób tak przypuszczalnie mogło stracić życie, ile osób stracić zdrowie, ile osób było poszkodowanych
w jakiś sposób duchowo, psychicznie w tej aferze wozu poprzez lata. Nie ma wątpliwości, że Jan Krzysztof Bielecki wiedział, skąd on sam i jego środowisko jest finansowane, że są finansowane z pieniędzy z afery FOS, że są finansowani z pieniędzy z afery FOS. Wiedział o tym, a jak nie wiedział wcześniej, to wiedział na pewno od spotkania w czerwcu 1991 roku z Michałem Falcmanem, z Walerijem Pańko i Anatolem Lawiną, że FOS to jest potężna organizacja przestępcza, która drenuje miliardy dolarów. Wiedział to, bo zostało mu to czarno na białym przedstawione w oparciu o twarde dane, twarde dowody. A jednak nie zrobił nic. Przynajmniej o niczym nie wiem, żeby coś zrobił, żeby tę sprawę wyjaśnić. Więc jeżeli to nie jest odpowiedzialność, to co jest odpowiedzialnością człowieka, który pełni tak wysoki urząd, dowiaduje się o takiej skali działalności służb specjalnych, wywiadu, o takiej skali defraudacji i zamiast takiego człowieka jak Falcman objąć najwyższą ochroną i wsparciem, działa wprost przeciwnie. Falcman po tym spotkaniu jest człowiekiem zniszczonym, zdołowanym, mającym świadomość, że rzucił się z motyką na słońce, że go to przerasta i że może za chwilę stać mu się krzywda. To jest efekt bezpośredniego spotkania z premierem Janem Krzysztofem Bieleckim, Balcerowiczem, Misiągiem, Januszem Sawickim w obecności Pańki i Lawiny. Więc odpowiedzialność jest ewidentna. Brak jakichkolwiek działań ukrócających ten proceder, wyjaśniających ten proceder, to ja myślę, że w każdym państwie, kto jest państwem naprawdę, przy takich faktach, jakie są tu opisane, ta odpowiedzialność, przynajmniej częściowa wiedza na temat tego, co robił Jan Krzysztof Bielecki, była od dawna. Nic się nie zadziało, nic nie zrobił. Balcerowicz był wręcz zaangażowany w to, żeby wspierać działalność FOS. Czyli to był jeszcze pułap wyżej, stopień wyżej. I Falcman mówi o tym wprost. Jeżeli Balcerowicz wydaje taką dyrektywę o tym, że w zasadzie każdy kredyt dewizowy wpływający, spłacany i tak dalej, ma na ten temat spływać informacja od FOS i następnie przedstawiciele FOS próbują w jakiś sposób przejmować te pieniądze na tyle, na ile tylko jest to możliwe, na ile się da i w konsekwencji setki milionów dolarów, kolejne setki milionów dolarów trafiają do tej przestępczej organizacji, która, tak jak mówię, została powołana po to, by spłacać zadłużenie PRL-owskie, a w rzeczywistości te dolary, które wpływały do centrali handlu zagranicznego, przejmowała i przelewała na prywatne konta ludzi wywiadu wojskowego. Balcerowicz nie mógł o tym nie wiedzieć. On temu sprzyjał na wielu poziomach. Nigdy nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, a nawet do dziś przez wielu jest przedstawiany jako autorytet, co jest szokujące i nieprawdopodobne. Tu jest na temat Balcerowicza bardzo dużo, akurat w tych dokumentach. Pokazane jest, co ten Łotr robił. Pytanie teraz od internautów, zaraz do Państwa wrócę, bo widziałem, że się pojawiło. A, liczby osób, które prawdopodobnie zginęły. Mówiąc szczerze, tak precyzyjnie na to pytanie nie mogę, nie potrafię odpowiedzieć, no dlatego, że tam wokół ludzi, którzy interesowali się aferą FOS, to na ten temat rozmawiałem też z policjantami z Centralnego Biura Śledczego, ze Zbyszkiem Kardaszewskim, wcześniej w PZ-cie, potem w Cebosiu, z wieloma innymi, którzy gdzieś tam próbowali, bo Ceboś chyba jako jedyna, jeśli mogę tak powiedzieć, instytucja próbowała takie rzeczy rozwikływać, czy to pro cywili, czy wracać do afery FOS, ale ukrócano, ucinano temu głowę na samym starcie, więc to jest bardzo trudne do określenia, dlatego że wiele osób wtedy ginęło w tak zwanych wypadkach samochodowych, dostawało, tak jak Falcman, tak zwanego zawału serca.
I bardzo trudno jest rozeznać, co było prawdziwym zawałem, a co było prawdziwym wypadkiem. No do dzisiaj wersja oficjalna śmierci Falzmana jest zawał serca. To jest wersja oficjalna, której nie sposób dowieść, że to nieprawda w oparciu o twarde dowody. No bo jak dowieść, jak człowiek nie żyje od dziesiątek lat. Natomiast no to nawet o czym rozmawiali gangsterzy z Pruszkowa, o czym my rozmawialiśmy z Masą. Masa nie był tylko mięśniakiem, takim, niektórzy myślą, że to taki facet bez szyi, dobrze zbudowany, ale głupi. To nie jest głupi facet, znaczy jak ktoś rozmawiał z Masą, z Sokołowskim, świadkiem koronnym, to jest zresztą bardzo ciekawe, bo myśmy napisali z Sokołowskim książkę To tylko mafia, gdzie Sokołowski do tego momentu, on bardzo dużo opowiadał o gangsterach, o różnych ich interesach i tak dalej. No, zobaczył, że my z Tomkiem piszemy o różnych sprawach wychodzących poza gangsterów, czyli o służbach specjalnych, o WSI. W jakiejś mierze chyba uwierzył w to, że to jest ten moment, kiedy można powiedzieć coś więcej. I zaczął opowiadać bardzo dużo, bo on tam wtedy także się pojawiał na 18 piętrze w hotelu Marriott i znał to środowisko, tak podobnie jak cały zarząd Pruszkowa, jak Barański, Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina i wielu innych. I zaczął mówić całkiem sporo o, no właśnie o tych klimatach, o 18 piętrze, o politykach i tak dalej. I co ciekawe, on nie znał dokumentów ABW, bo skąd miał je znać, czy Urzędu Ochrony Państwa, a wiele z tego, co mówił, miało potwierdzenie w innych źródłach, czyli miał dane. Nie znał tych dokumentów, a miał dane autentyczne, prawdziwe. Więc dla nas był to ciekawy rozmów. Lech Wałęsa występuje także w tych materiałach, jest przedstawiany, no to co już Państwo wiecie, jako człowiek związany z PRL-owskimi służbami komunistycznymi, który uwiarygadniał środowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego, był takim sprzyjającym temu środowisku i to była jego jedna z wielu ról, ale nie jedyna, bo na przykład jego żonę Danutę wprowadzali wtedy ludzie z FOS w rozmaite spółki. Żonę prezydenta, która miała różne działania ludzi związanych z FOS albo wprost wywodzących się z FOS uwiarygadniać. I to czasami w takie spółki, gdzie byli wysocy rangą oficerowie Wojskowej Służby Wewnętrznej albo wręcz regularni gangsterzy, tak jak na przykład wspomniany Stanisław Marzec, który po kasynie Poland w hotelu Marriott, które zainicjował Wiktor Kubiak razem z Amerykanami i Lotem, jemu się to spodobało i on stworzył kasyno w Gdańsku właśnie po to, żeby brać pieniądze. Że jak zdobędzie jakieś, będzie miał fortunę, to nikt go nie zapyta skąd, bo zawsze może powiedzieć, wygrałem w kasynie. No i tam do zarządu tego kasyna wprowadzono żonę prezydenta Lecha Wałęsy, tak, w Gdańsku. I Wałęsa albo Danuta Wałęsa uwiarygadniali tego typu przedsięwzięcia. Swoim, no, prezydent nie mógł wejść, no to żona weszła. No i wiele tego typu przedsięwzięć, czyli on był jakby takim patronem. No, z jednej strony był na pasku tych służb, a z drugiej strony wspierał działalność tych służb. No tak to wyglądało. Pytanie od internautów teraz. Panie Wojciechu, tutaj myślę, że troszeczkę jakby dodam pewnie od siebie, bo myślę, że to o to chodziło w tym pytaniu. Jakie były powiązania pana Aleksandra Kwaśniewskiego? Czy tutaj też on występuje? A jeśli tak, to w jaki sposób? Tak, występuje. W aneksie do raportu WSI Aleksander Kwaśniewski występuje w wielu korelacjach, ale przede wszystkim jest opisywany w kontekście trochę podobnym jak Bronisław Komorowski, czyli w kontekście takim, że miał wiedzę o wielu tego typu działaniach, ale mówię tutaj generalnie o tych działaniach przestępczych, nie tylko w kontekście FOS, tylko szerzej, bo aneks przecież nie dotyczy tylko FOS-u, a mając tę wiedzę, nie, według autorów nie robił nic, żeby się im przeciwstawiać. No i autorzy to, czyli Antoni Macierewicz i spółka starają się to uzasadniać, tą jego odpowiedzialność.
Wymienionych jest tutaj właśnie kilku prezydentów, czyli właśnie Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Lech Wałęsa, co ciekawe nie jest wymieniony Wojciech Jaruzelski, choć też był prezydentem, jako ci trzej prezydenci, którzy z ramienia swoich funkcji i swojej wiedzy wiedzieli o tym, nie tylko to tolerowali, ale także wspierali. No jest to na szeregu stron wyszczególnione, na czym to wsparcie polegało w odniesieniu do różnych przestępczych działań. To teraz tutaj było kolejne pytanie od pana, bardzo proszę. Czy jak są teraz takie projekty, jak to, żeby NIK miał uprawnienia prokuratorskie, czy gdyby NIK miał takie uprawnienia, to ukrycie takiej afery jak FOS by było trudniejsze, czy losy Michała Falksmana mogły się potoczyć inaczej? No powiem szczerze, że tu mnie pan troszkę zaskoczył, bo ja się, to pewnie wymagałoby taka odpowiedź namysłu, nie unikam dlatego, że stosuję sztukę uników. Jak wiem, to mówię. W tym wypadku musiałbym się nad tym zastanowić. Wydaje mi się, że to, co robi w tej chwili Najwyższa Izba Kontroli, to znaczy niektórzy mówią, no tak, no ale tam jest syn Banasia na listach Konfederacji, może się to podobać czy nie podobać, nie wiem, natomiast wiem, bo znam, że raport Najwyższej Izby Kontroli, który pokazuje to, co rządzący dziś naszym państwem zrobili w sprawie COVID-u, skala defraudacji, skala oszustwa opinii publicznej, kradzieży, przy pełnej wiedzy poparciu ludzi, którzy pełnią wysokie funkcje państwowe w Polsce, że NIK wykonał kapitalną robotę. Ten materiał powinien ujrzeć światło dzienne, wszyscy ludzie powinni go przeczytać, bo takie rzeczy nie mają prawa się wydarzyć. I mówię to naprawdę jak z wielkim smutkiem, jako były wyborca PiS, jako ktoś, kto jest autentycznie przerażony perspektywą powrotu do władzy bandyty Donalda Tuska, bo dla mnie to jest człowiek, który zrobił tyle zła, tyle krzywdy ludzkiej, tyle łotrostwa, to finansowanie braci Stajszczaków, zniszczenie rodziny kolejarskiej, którą wyrzucono z domu, te rozmaite pieniądze, brudne cierpienie ludzkie, jest tam tyle zła, tyle krzywdy. To jest człowiek tak mściwy, tak okrutny, mający Polskę za nic. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jak wróci Tusk, to jest po Polsce. I mając taką perspektywę, jest mi strasznie trudno mówić, pomstować na ten rząd, który w jakiejś mierze jest kontrapunktem, tak? No bo Konfederacja, czy PJJ, czy ktoś inny może w jakiś sposób zmienić naszą scenę polityczną i oby zmieniła, oby, bo to jest nadzieja, przynajmniej dla mnie. Natomiast no, mamy świadomość, że są jakby dwaj główni rozgrywający gdzieś na scenie, tak? Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i PiS. PiS-owi już nie zaufam, to już ten pociąg odjechał, za dużo tego było. A Platforma to jest dla mnie czyste zło, więc tak to wygląda. I myślę, że ten raport NIK no to jest coś, co jest, naprawdę pokazuje skalę takiego państwa, które nie istnieje. Takiego państwa, no bym powiedział paramafijnego, wciąż paramafijnego, za COVID-u. Więc gdyby teraz NIK miał takie uprawnienia, Najwyższa Izba Kontroli miała takie uprawnienia jak prokuratura, no na pewno wiele rzeczy wyglądałoby inaczej i na pewno wiele spraw mogłoby pójść do przodu. To jest ciekawe pytanie i myślę, że zasadne. No ja musiałbym się nad tym zastanowić, co panu odpowiedzieć. Ja generalnie jestem zbudowany tym, jaką Najwyższa Izba Kontroli wykonała, by pokazać, czym był COVID. Bo takiego drugiego dokumentu nie ma, który pokazuje skalę bezprawia, defraudacji, złodziejstwa, jak swoi zarabiali na COVID-zie, różni pseudodziennikarze, różne autorytety moralne, a jednocześnie zwykłych Polaków, takich jak państwo, niszczono. A cwaniacy na tym zarabiali, ustawili się na 7 pokoleń. I to jest świetnie pokazane. Więc gdyby taka instytucja miała uprawnienia prokuratorskie, czy idące dalej, no to
Kto wie, może różne łobuzy na wysokich stołkach by się po prostu bardziej bały i bardziej hamowały w tym rozkradaniu państw. Panie Wojciechu, co pan sądzi na temat Korwina-Mikke? Czy jest on umieszczony również w aneksie, ponieważ jego partia w tamtym okresie również działała? I jak pan widzi Konfederację i Mencela? Czy to przypadkiem nie jest Tusk 2.0? Wiecie państwo, no bardzo ciężko mi się do tego odnieść, bo za chwilę wejdę w buty, kogoś to agituje, a nie chcę, no ale pada pytanie. Tomasz świadkiem, że niczego nie ustalamy. Tomek pyta, ja odpowiadam. Jeśli chodzi o Korwina, swoje zdanie mam od bardzo dawna i o tym zdaniu mówię publicznie. Wszędzie przed państwem, w mediach społecznościowych, na spotkaniach, w książkach, wszędzie. Nieszczęść. Absolutne nieszczęście. To jest człowiek, który moim zdaniem dawno temu powinien zamilknąć, odejść gdzieś w niebyt i nie ośmieszać siebie i ludzi, których ma wokół siebie. Ja wiem, że ma swoich zwolenników, niektórzy mówią, że jest zabawny, ale polityka i sprawy państwa to nie jest zabawa. To są bardzo ważne rzeczy. A Korwin-Mikke uważam, że kompromituje państwo, kompromituje siebie i w jakiejś mierze też środowisko, z którego się wywodzi. Jedna z osób, które znam z Konfederacji, mówi, że Korwin w jakiejś mierze to jest pewien paradoks, bo on stworzył pewne pola takie wolnościowe i zamordował te pola. Czyli w jakiejś mierze coś budował i coś zamordował. I dziś jedyne najlepsze, co mógłby zrobić, to zamilknąć i zniknąć z przestrzeni publicznej. Znam wielu ludzi, którzy rok, dwa lata temu mówili, poparłbym Konfederację, ale nie z tym człowiekiem. Nie z tym człowiekiem. On może być zabawny, ale on jest przede wszystkim, no nie chce używać inwektyw. Powinien się schować i nie wychodzić na forum publiczne, bo co powie, to jest dramat jakiś. I tyle mogę powiedzieć o Korwinie. Nie mówię tego od dziś, mówię to chyba od kilkunastu lat, bo od dawna go obserwuję i od dawna mnie przeraża, co to. Pierwszy raz pamiętam, jak się przyszedł na moje spotkanie, gdzie dotyczyło sprawy księdza Popiełuszki. Ktoś go chyba podpuścił, nie mając zielonego pojęcia, zaczął krytykować Andrzeja Witkowskiego. Ale to tak w ogóle w oparciu o argumenty takie bzdurne, w ogóle jakieś irracjonalne. A jak się wymądrzał, w jaką wszedł dyskusję, czego to na ten temat nie wie. Nie miał zielonego pojęcia, o czym mówi, a mówił i mówił i mówił. I nie można było mu buzi zamknąć. Ja wtedy zobaczyłem, że mam do czynienia z jakimś człowiekiem, delikatnie mówiąc, dziwnym. A później go widziałem w takich sytuacjach dziesiątki razy. No a to, co wypowiada ostatnio, no to państwo widzicie. No to myślę, że bardzo szkodzi swojemu środowisku. Jeśli chodzi o Konfederację, no... Tutaj jest jakaś informacja o wywiadzie pana Mencena, tylko przepraszam, niestety skasowało się pytanie, albo może ktoś skasował, trudno mi powiedzieć, o rozmowie właśnie z panem Balcerowiczem. Nie wiem, czy to... Ja powiem tak, ja generalnie do polityków wszelkich mam dystans, bo politycy są różni. Natomiast no kogoś, jak każdy człowiek, który stara się nie być bierny w życiu publicznym, ja jestem dziennikarzem i staram się trzymać tego zawodu niezależnym, czyli nie ma nikogo, kto mógłby mi powiedzieć, to pisz, tego nie pisz, tylko państwo. Przestaniecie czytać, kupować książki, będziemy rozumieć z Tomkiem, że nasza rola się skończyła. Zresztą ona i tak się powoli kończy, bo tak jak mówię, do końca przyszłego roku i gdzieś tam będziemy próbować coś nowego w życiu robić. Coś, co nie zabija na raty, tak jak ten stres, który nam teraz towarzyszy. Więc mogę powiedzieć, że tak, na dzisiaj ufam Konfederacji. W takich granicach, w jakich ufam generalnie politykom, czyli generalnie politykom nie ufam, tak? I generalnie nie mam chyba takiej partii, z którą zgadzałbym się we wszystkim. Nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe. Może w idealnym świecie jest taka idealna partia. No, ktoś kiedyś powiedział, chcesz mieć taką partię, z którą będziesz się zgadzał ze wszystkim, to im sobie załóż. I być może wtedy miałbym taką partię, bo byłaby to moja partia. Na ten moment nie myślę o tym zupełnie.
Natomiast no, z tych, które są na scenie politycznej, no to wydaje mi się, że jest to ta partia, która może rzeczywiście spróbować zmienić, wywrócić ten stolik. No, ja nie wiem, co będzie, co siedzi w głowach kolegów z Konfederacji, czy, bo to tylko oni wiedzą. Natomiast no, mnie się wydaje, że tak naprawdę to Konfederacja jest tym ugrupowaniem, które może, no, jeżeli jest to szczere, że idą wywrócić stolik, to niech wywrócą. Ja uważam, że ten układ, który jest dziś, PiS-PO, on się wyczerpał. On się absolutnie wyczerpał. Tu się powinno coś zmienić, pojawić coś nowego. Ludzie, którzy nie mają tych zgniłych korzeni, nie sięgali do tych źródeł zła, nie sięgali do tej zatrutej rzeki. Ja szukam wśród młodych, no sam jestem dobrze, bo 55 rok mi leci, więc jestem już raczej człowiekiem starzejącym się. Patrzę na tych młodszych kolegów, młodszych ludzi, nie we wszystkim się z nimi zgadzam, natomiast no, w jakiś sposób im na dzisiaj ufam, tak? Nie widzę w nich przynajmniej tych zatrutych korzeni, które widzę w tych partiach, które dotąd rządziły. Tyle mogę powiedzieć. Zapraszamy, to już będzie, drodzy Państwo, ostatnie pytanie. Tak, jedno krótkie pytanie, panie Wojtku. Czy może być jakaś korelacja między wyjazdem Jaruzelskiego do Rockefellera w 1984 roku, o którym niewiele wiadomo, czy to bardziej będzie przełożenie na to, co było przy Okrągłym Stole później w Magdalence? Proszę Państwa, żeby zrozumieć, skąd się wziął Okrągły Stół i afera FOS, bo przecież to się nie wzięło wszystko w 5 minut. To był pewien proces. To o tym będę Państwu mówił szerzej, jak dojdziemy w szczegółach do sprawy najgłośniejszej, najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, ale rok 1984 to jest ten rok, w którym następuje ta zbrodnia założycielska III RP, słusznie nazywa się tak zamordowanie księdza Popiełuszki, kiedy spotykają się ludzie, przedstawiciele reżimu, Jaruzelski, Kiszczak, także Rakowski, z ludźmi, którzy mają tworzyć nową rzeczywistość, Mazowiecki, Geremek, oni się spotykają i rozmawiają o tym, że trzeba ułożyć wszystko na nowo, razem. Czyli te tuzy III RP, przedstawiane jako autorytety, Geremek, Mazowiecki, potem wielu innych, zaczynają wchodzić w tą zgniłą grę z Jaruzelskim, z Kiszczakiem. 1984 rok to jest początek budowy III RP. Przygotowywania do tego, co zrobiono 4 czerwca 1989 roku, a co zostało nazwane sukcesem, a to było po prostu sprzedanie Polski. To był podły dzień, to nie ma czego świętować, to jest dzień hańby narodowej, a nie święto narodowe, bo przy Okrągłym Stole zrobiono cyrk, zrobiono reality show, wszystko ustalono wcześniej, zaczęło się od zamordowania księdza Popiełuszki od 1984 roku, więc tak, Jaruzelski i reszta tego towarzystwa od tamtej pory przygotowują nowe rozdanie, nazwane później III RP. Przygotowywali to 5 lat, rozstawiali pionki jak na szachownicy i w momencie, kiedy byli gotowi, kiedy mieli już te wszystkie aktywa, kiedy mieli ludzi, na których chcieli postawić w nowej rzeczywistości, zabezpieczone różne operacje finansowe, hakowanych tysiące ludzi w oparciu o różne operacje, na których stawiali, że w tej nowej rzeczywistości będą mogli pracować w mediach, będą mogli być w duchowieństwie wysoko, a są na nich haki, będą mogli być w biznesie czy w show biznesie. To wszystko się budowało w latach 84-89, kiedy te pionki były już rozstawione, to wtedy dopiero zamknęli etap, żeby otworzyć nowy pod pełną swoją kontrolą. I afera FOS i to wszystko, co pokazuje aneks, prywatyzacja telekomunikacji Polski ostatecznie zakończona w 2010 roku. Dziesiątki, setki innych większych, mniejszych szwindli, które do dzisiaj decydują o tym, jak żyjemy. Bo te wszystkie spółki, to wszystko gra, te pieniądze są na rynku, ci ludzie są wśród nas. Nawet jeśli nie ma ich, to te pieniądze pracują w drugim pokoleniu, Łotrów. To wszystko niestety to jest ta nasza rzeczywistość, która nas otacza. Jak to zmienić? Kawałek po kawałku. Trzeba zrobić pierwszy krok. Dla mnie tym pierwszym krokiem było przekroczenie Rubikonu, zaryzykowanie wszystkim i opublikowanie tych tajnych dokumentów w książce Aneks.
Ta przepiękna cisza, którą Państwo słyszycie, jest dowodem, że trafiliśmy celnie. Pytanie teraz, czy celność strzału przełoży się na oczyszczenie. Ale to już zależy nie tylko od nas, to zależy także od Państwa, czy pociągniecie to, czy będziecie to wspierać, popierać, propagować, żeby to przekroczyło pewien pułap zaciszenia. Jak przekroczy, dla nas się zrobi niebezpiecznie, ale opinia publiczna i Polska mogą wyglądać, to może to być początek pewnej głębokiej przemiany. Zobaczymy, co będzie dalej. My robimy swoje. Także dziękując za to, że mogłem tutaj się spotkać z Państwem dzisiaj, liczę na to, że na kolejne spotkania także będę mógł przybyć. Mam taką nadzieję. A kolejne spotkanie 7 października o godzinie 16:00. Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Zapraszam, żebyście Państwo weszli na stronę agerekontra.pl/wydarzenia, żeby uczestniczyć w naszych wydarzeniach. Mnóstwo ciekawych wydarzeń, bo u nas one się dzieją po 2-3 razy, czasami nawet dziennie. Także serdecznie zapraszamy. Dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Dziękuję, że Państwo przyszli. Dziękuję naszemu gościowi. I życzę Państwu reszty weekendu udanego. Do zobaczenia.